Kardek śpi przed telewizorem, w którym nadawany jest komunikat, że z Instytutu Genetyki uciekł żłopuś. Mały, włochaty stwór. Osoba, która go znajdzie, otrzyma duże pieniądze. Tymczasem żłopuś pojawia się w mieszkaniu Kiepskich i podkrada Fredkowi piwo. Gdy ten widzi, że puszka po piwie jest pusta, nie wierzy własnym oczom. O zniknięciu żłopusia wiedzą także Paździoch i Boczek. Tymczasem Ferdek i Waldek przyłapują stwora na podkradanym piwa. Przygniatają mu rękę drzwiami do szafy. Jednak ten obiecuje im oddać piwo. Zostaje wypuszczony. Następnie ze żłopusiem w kuchni rozmawia Ferdek i Walduś. Halina na jego widok mdleje. Paździoch i Boczek widzą, jak z kibla wychodzi żłopuś i nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Tymczasem w mieszkaniu Kiepskich pojawia się dr Steins, aby zabrać żłopusia. Halina nie wytrzymuje jego zachowania i knebluje go, po czym zamyka go w szafie.